Błąd synchronizacji, skontaktuj się z działem klienta. O nie. Siemanko, ja jestem Lucek i zapraszam na kolejny odcinek. Chyba znalazłem ciekawego glitcha na kasę właśnie. I zaraz go sobie wytestujemy. On dotyczy tylko multiplayera i... A kurczę, nie wiem jak ja go zrobię, bo trzeba odłączać internet podczas jazdy. Ja już sobie całą grę przeszedłem, fabułę, i nie chciałem używać glitchy podczas grania normalnie w fabułę, żeby sobie, wiesz, nie psuć zabawy, no nie? I żeby wykonać tego glitcha, trzeba wejść sobie do jakby multiplayera, ale my jak jesteśmy w garażu, to nie jesteśmy jeszcze na żadnej sesji, no nie? I trzeba wejść sobie w sprzedaj samochody. Ja nie wiem, czy ten glitch jeszcze działa, ale no może będzie działał. Dobra, nie kup, tylko o, sprzedaj, właśnie. I teraz przechodzimy sobie do najdroższego samochodu, no i spamujemy sprzedawanie. Moim najdroższym samochodem jest obecnie ten. I czekaj, jeszcze sobie zobaczę. Dobra, i teraz tak, żeby ten glitch zadziałał, trzeba zrobić to. Klikasz sprzedaj, teraz macie ten ekran potwierdzenia sprzedawania. I ja muszę teraz odłączyć komputer od internetu, ten do grania. I w tym momencie trzeba spamować sprzedaj, 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 aż się gra jakby odłączy od internetu i cię przeniesie do menu głównego. Tylko kurde, muszę, najlepiej by było mieć jakiegoś switcha od tego, żeby sobie odłączać to tak, wiesz, albo software'owo, albo żeby, wiesz, żebym nie musiał tam sięgać po prostu. Dobra, mam kabel. Słyszycie mnie? Dobra, czekaj, kurde. O dobra, to ten komputer. Okej, odłączam i... Czekaj, to nie ten kabel. O kurde! O nie! Co ja zrobiłem? Chciałem... O! Utracono połączenie. Nie, to nie tak miało być! Ale chciałem odłączyć internet i nacisnąłem to takie coś, co się odłącza wtyczkę. I kurde, się połamało! Klikam to, wyciągam kabel. Uwaga, uwaga. Tra, tra, tra. Tra, 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 tra. Klikam. O, nie wiem, czy się robi. O, czekaj. Sprzedaję, sprzedaję, sprzedaję. Okej, utracono połączenie, dobra. Takie porąbane. A, muszę kabel trafić z powrotem, cholera. Chyba się uda. Nie wiem. Dobra, czy jest internet? Tak, przejdź online. No i zobaczmy. Ło, patrzcie, ile mam kasy! Ej, miałem 38 tysięcy? Ale czekaj, będę miał tą furę? Właśnie, bo mało kasy dostałem, jak... Ty, patrz, mam dalej ten samochód. On tak jakby się tylko raz sprzedał. Ale furę mam dalej. Bo to było to Lambo. Kurde, nie mam droższego samochodu. Ale, nie no... Ale, no myślałem, że więcej się razy sprzeda ten samochód. Dobra, ale to możemy robić tak. Możemy to robić dźwignią, nie? Kupimy sobie teraz droższe auto. Najdroższe, jakie mam odblokowane. I potem będziemy sprzedawać to droższe. Dobra, załóżmy, że... A właśnie, a tunigowane auta drożej można sprzedawać? Tu powinno być od razu napisane, za ile możemy dane auto sprzedać. Żeby ten glitch był łatwiejszy do wykonania, nie? Wiecie co, ja będę tu siedział pod stołem cały stream i zobaczymy, ile kasy uda nam się ogarnąć, okej? Okay? Na chwilę będzie streamował za mnie prezes, bo ja będę pod biurkiem siedział i odłączał internet, okej? Okay? I zobaczymy, ile w ciągu streama uda nam się kasy ogarnąć z tego. Robimy, no. Dobra, odłączam. Panie prezesie, właśnie pod biurkiem pana prezesa jest. O, okej. Okay. Wkładamy kabel z powrotem. A, nie trafię go. Ciężko się trafia z powrotem, kurde. Panie prezesie, proszę się przesunąć trochę. Okej. Okay. Wbijamy z powrotem. Czekaj. Właśnie, ja powinien mieć ulgę od płacenia podatku za taki piękny portret. Sam robiłem ten portret. Wchodzimy do gry. O, czekaj. Jest internet? No je. Co utra? Z bana już dostałem? Nie no. Chyba nie. Chyba nie dostałem bana na online. Możliwe no. Ja chciałem sprzedać samochód i rozłączyło mi internet akurat w tym momencie. Nie mam pojęcia, co się stało. Support, halo, proszę mnie odbanować. Synchronizowanie ekwipunku. Patrz, coś się dzieje, co się dzieje? Błąd synchronizacji, skontaktuj się z działem klienta. O nie. No kurde, nie będę 600 godzin Bugatti farmił. O kurde, przedało mi się. Przez przypadek. Internet jeszcze nie odłączyłem. Fuck. Jezu.
Panie prezesie, proszę, proszę się przesunąć. Ty, ja nie wiem, ile miałem kasy. Synchronizowanie ekwipunku, okej. O nie. Nie, 39 tysięcy, ale kurde, mam nadzieję, że będę miał jeszcze te samochody. Dobra, mam 800 tysięcy, chyba nie będę miał autek. No, ej, nie mam autek. Dobra, to jeszcze raz. To trzeba tak, wybierasz. I zanim to potwierdzisz, musisz już nie mieć internetu. Wtedy to działa. O, teraz, o, widzisz? Teraz to działa. Hispanation, dobra. Przejdź online. Musiał jakiś cwaniaczek na to wpaść, kto miał słaby internet, nie? Dobra, 800, ale to tylko raz? Czekaj, kup, sprzedaj. Powinienem mieć Lambosa. No i mam Lambosa. No to trochę trzeba przy tym siedzieć, nie? Dobra, kup fabryczny. Jakieś najdroższe auto kupimy. F40. Na razie to mogę kupić. Dobra, wyślij do garażu. I teraz kup i sprzedaj i wybieramy F40. No i tu już fajniejsza kasa jest, nie? No hajsów jest więcej. Czy furę dalej mam? Fura mi się sprzedała, patrz. Nie, jest. Jest F40. Nie, 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 jest, wszystko jest. Dobrze, dobrze. Okej, działa. Zobaczcie, teraz udało mi się 1 160 000 zrobić, ale czasami synchronizuje się dłużej ten ekwipunek i wtedy nie działa ten glitch. Ale da się to zrobić. Straciłem 3 autka robiąc to, ale one były takie, powiedzmy, słabsze, nie? Za to zyskałem Ferrari F40. No i tak, żeby odblokować sobie dostęp do tych furek bardzo drogich, to trzeba robić różne wyzwania, nie? Na przykład takie drogie furki, o jak tutaj, tego mi nawet nie stać. No już prawie mnie stać, na Regerę prawie mnie stać, człowieku, nie? Ale no Bugatti, kurczę, 3 600 000. No powiem szczerze, teraz się szybciej zarabia. Chyba lepiej sobie wbijać raz w tygodniu do Need for Speeda, pojeździć parę wyścigów, nie? Przyjemniejsze na pewno.